Proszę powstać. Baczność. Sztandar w środku prowadzić. Do hymnu. Oh,
Jasiu, szkołę oraz wszystkich rodziców i Was rozpocznijmy. Proszę o zabranie głosu dyrektora SSW pana Waldemara Unicika. Szanowni Państwo, taka chwila jak ta zdarza się raz na 50 lat. Zatrzymajmy się więc dziś i poświętujmy. Czy ktoś na początku lat 70. przypuszczał, że uczniów i nauczycieli zatrzyma jakiś wirus w domu, że nauka będzie odbywać się przez komputer? Może jedynie Stanisław Lem i jego nieograniczona wyobraźnia. A to właśnie wtedy, w 1971 roku, gdy powstawał zespół PIN, w kosmos leciał Apollo 14 i Apollo 15, Nagrodę Nobla otrzymał badacz funkcjonowania hormonów. To właśnie tu, w Wózku Zdroju, zaczynał działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, nasz ośrodek. Powstał on z myślą o usamodzielnieniu i zdobyciu wiedzy przez osoby niepełnosprawne ruchowo. To tu, jak w sąsiedniej placówce będącej medycznym zapleczem, medycznym i edukacyjnym zapleczem, wsparciem dla osób po operacjach ortopedycznych, otoczono opieką i zainteresowaniem dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo z całej Polski. Zresztą takich ośrodków jak nasz w Polsce było wtedy tylko kilka. 50 lat historii ośrodka to cała galeria nazwisk wielkich osobowości dyrektorów, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów, którzy, możemy tak obrazowo nazwać, wyfrunęli na własnych skrzydłach. I choć czasem nie porzucili wózka, kul, balkonika, to zdobyli w tym ośrodku wykształcenie, usamodzielnienie i wiarę we własne siły. Proszę Państwa, nie sposób porównywać ośrodka z jego początków i teraźniejszości. To wręcz epoka w każdym aspekcie funkcjonowania. Wiedza medyczna, techniczna, pedagogiczna, psychologiczna to pasmo wielkich zmian. Odpowiadając na te zmiany, zmieniał się także nasz ośrodek. Dziesiątki osiągnięć sportowych, w tym olimpijskich, artystycznych, konkursy przedmiotowe, olimpiady, turnieje piosenki, akcje charytatywne, produkcja na warsztatach szkolnych. To efekt wielkiej pracy i zaangażowania nauczycieli i wychowawców. Utrzymanie, rozwój bazy lokalowej, sportowej były przedmiotem troski i codziennej pracy całej rzeszy pracowników obsługi i administracji. Nie sposób też wymienić z nazwiska i imienia wszystkich związanych z naszym ośrodkiem. Tak wiele osób spędziło tu szkolne lata, wiele lat pracy zawodowej. Dla wielu osób było to jedyne miejsce pracy. Wszystkim Wam, byłym uczniom, dyrektorom, emerytowanym pracownikom, mówię w imieniu nas tworzących teraźniejszość ośrodka, pamiętamy i dziękujemy. Macie miejsce w historii ośrodka. Obraz dokonań i osiągnięć ośrodka jest ułożony z Waszej pracy i zaangażowania. Chcemy działać dalej. Pomagać w rozwoju młodzieży niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami. Mamy do tego zaplecze i kadrę specjalistów. Prosimy dlatego, wspominajcie i mówcie o nas tylko dobrze. Jesteśmy też otwarci na uwagi i propozycje związane z rozwojem i udoskonaleniem naszej pracy zgodnie z naszą dewizą. Jedno miejsce, wiele możliwości. Dziękuję. Proszę teraz pana starostę o zabranie głosu. Szanowni Państwo dyrektorzy tej placówki, zaproszeni goście,
nauczyciele, wychowawcy, sponsorzy Droga Młodzieży. Pan dyrektor w pigułce pięknie podsumował te 50 lat funkcjonowania tego ośrodka. 50 lat, w ciągu których placówkę to opuściło wielu absolwentów, którzy odnaleźli swoją drogę w życiu, pełnią wiele ważnych i różnych funkcji w życiu publicznym, społecznym naszego kraju. Zawdzięczają to właśnie temu ośrodkowi. Ciężkiej pracy nauczycieli, wychowawców i ich samych, bo przecież bez pracy uczniów nie byłoby ich sukcesu. Ja chcę serdecznie pogratulować tutaj wspólnie ze starostą Stanisławem Klimczakiem, nieobecnym panem przewodniczącym rady, Andrzejem Gądkiem, tego pięknego jubileuszu. Jak pan dyrektor zauważył, w ciągu tych 50 lat ten ośrodek się zmieniał i zmienia dalej. W ciągu tych 20 kilku lat funkcjonowania, wspólnego funkcjonowania w ramach struktur powiatowych też się zmieniał i staraliśmy się, aby było tutaj coraz lepiej, procesy edukacyjne przebiegały coraz sprawniej, aby uczniowie czuli się tutaj dobrze, spełniając się zarówno w nauce, w sporcie, jak i w odpoczynku. Mam nadzieję, że ten ośrodek jest na dzisiaj ważnym punktem na mapie edukacyjnej naszego powiatu, województwa czy kraju. Chociaż z przykrością powiem, że reformy, które idą, mogą niestety trochę zniweczyć pracę takich ośrodków, bo tak zwana edukacja włączająca, która przekierowuje część uczniów do szkół ogólnodostępnych, może przyczynić się do znacznego zmniejszenia liczby uczniów w takich ośrodkach. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i te ośrodki będą funkcjonować tak jak do tej pory dla dobra uczniów, przede wszystkim dla dobra uczniów. Panie dyrektorze, pozwoli pan, że w imieniu naszym tutaj wręczę na pamiątkę tego pięknego jubileuszu ten skromny grawerton. Niech przypomina o tych 50 latach, dokonam tego ośrodka. Dziękuję za pracę wszystkim nauczycielom, wychowawcom, wszystkim dyrektorom tejże placówki. Życzę wiele zdrowia i wielu, wielu sukcesów. Szanowni Państwo, pozwolimy sobie jeszcze na jeden taki tekst krótki. Przecież za chwilę mamy Dzień Edukacji Narodowej. I chcę z tego miejsca również podziękować jeszcze raz nauczycielom, wychowawcom za pracę, a jednocześnie uhonorować tych, którzy, no nie da się wszystkich, budżety są takie, jakie są, nagród starosty jest niewiele, nagród dyrektora także, bo budżety, jak wspomniałem, są skromne, ale jest nagroda starosty Buskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla pana Wiesława Lipca. Bardzo proszę. Dziękuję za pracę. Życzę dalszych sukcesów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo panom starostom. Poproszę teraz o zabranie głosu panią wizytator Annę Bilecką. W imieniu pana Kazimierza Mądzika, świętokrzyskiego kuratora oświaty, bardzo serdecznie chciałabym podziękować za zaproszenie na Złoty Jubileusz. Jest to naprawdę doniosłe wydarzenie, no niemniej jednak obowiązki służbowe pana kuratora wcześniejsze nie pozwoliły mu tutaj być, niemniej jednak skierował list na ręce pana dyrektora. W związku z tym doniosłem jubileusze. Pozwolicie państwo, że odczytam ten list. Przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia. Każdy dzień, każda chwila spędzona w szkole jest pełna doświadczeń, przeżyć. Jest ważna dla uczniów, nauczycieli, pracowników,
rodziców, gdyż rytualnie zapisuje się na kartach życia wszystkich. Jubileusz 50-lecia ośrodka to okazja do refleksji, podsumowań, rozmów o sukcesach i planach na przyszłość. Jest też okazją podziękowań dla tych wszystkich, którzy wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki, kultywują jej tradycje, budują jej tożsamość oraz kształcą i wychowują kolejne pokolenia. W tak szczególnym dniu składam wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku dyrekcji, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę na rzecz kształtowania charakterów młodych ludzi. Uczącym się tu obecnie, nieustającego entuzjazmu i twórczego zapału, który pozwala czerpać z życia to, co najlepsze, a wszystkim absolwentom poczucia silnych więzi z tradycją placówki. Niech pozostanie ona w waszej pamięci miejscem szczęśliwym, do którego chętnie się wraca, nie tylko we wspomnieniach. Pamiętajmy, by mimo zmiennej prozy życia umieć zachować w sobie tylko dobre wspomnienia, bo one potrafią ocalić od zapomnienia nie tylko szkołę, ale tych wszystkich, którzy tworzyli lub tworzą atmosferę tego miejsca. List podpisał się do wszystkich kurator pan Kazimierz Młodzik. Panie dyrektorze, gratuluję. Dziękuję pani wizytator. Proszę państwa, poproszę teraz pana burmistrza Marońskiego o zabranie głosu. Panie dyrektorze, szanowni państwo, po tym, co zostało tutaj powiedziane przez pana dyrektora, przez pana starostę, słów pana kuratora, niewiele mi pozostaje do powiedzenia, prawdę mówiąc. Powiedział pan, panie dyrektorze, żeby o państwa ośrodku, o państwa szkole mówić tylko dobrze. O państwa szkole nie da się mówić inaczej. To jest zasługa kadry, to jest zasługa tych 50 lat ciężkiej pracy poprzednich dyrektorów obecnych. Zatrudnieniu swoim burmistrza Waldemara Sikory bardzo dziękuję za te 50 lat, że są z kolejnych 50 lat równie owocnych, jak to miało do tej pory. Serdecznie dziękuję i oczywiście też od władz miasta burmistrza Waldemara Sikory, zastępcy i przewodniczącego Rady Miejskiej, taki skromny kramek też na pamiątkę tego 50-lecia. Przekazuję na ręce pana dyrektora. Bukiet, ale ponieważ nie wypada, żeby mężczyzna mężczyźnie dawał obiad, to jeśli pan dyrektor pozwoli, chciałbym panią, które przygotowują, przekazać. Bardzo proszę. Proszę państwa, tu wiele ciepłych słów pada, ale sądzę, że najlepiej scharakteryzuje nasz ośrodek, nasz były absolwent. Zresztą przedstawi, kim jest, ja tylko powiem tyle, że był to mój wychowanek. Małym wzrostem, ale wielkim duchem i osiągnięć ma naprawdę bardzo dużo. Poproszę Andrzeja Łukasika o zabranie głosu. Szanowni państwo, szanowne grono pedagogiczne, kochana młodzieży, ja to 26 lat kończyłem, jestem absolwentem. I dzięki tej szkole bardzo dużo osiągnąłem, to były takie otwarte drzwi na świat, jakby przejść z GIOS-a do Windows. Bo były te lata 94, 95 i skorzystałem z tego. Mama mnie tutaj, mieszkam w Janowie Lubelskim, to Janowa Lubelskiego. No i mama tutaj mnie prosiła szkołę przez znajomych. Na początku były obawy, za bardzo nie chciałem. Ale udało mi się i dzięki tutaj nauczycielom o bardzo dużym potencjale, którzy mi bardzo dużo dali, mogę osiągnąć i otworzyć tego Windowsa, to okno na świat. Skończyłem tutaj szkołę, później uczęszczałem w Stalowej Woli, studia bankowość i finanse, później praca jako księgowy na Mosirze w Janowie Lubelskim. Jestem czwartą kadencję w Radzie Miejskim w Janowie Lubelskim z bardzo dużym poparciem, bo nie jeden polityk by sobie tak marzył, żeby mieć, brakowało mu 200 do 90%, a później mieć kontrkandydata.
Pomagam ludziom, jestem jeszcze prezesem Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim od 2008 roku. Jestem w Społecznej Powiatowej Radzie do spraw osób niepełnosprawnych. Korzystam z życia. Uczestniczyłem też i w wyjazdach rowerowych od 2013 roku do 2019 po Europie. Byłem rowerem w 8 państwach: Francja, Włochy, Szwajcaria, Czechy, Słowenia. Co jeszcze nie brakło? No ale objechałem rowerem bez żadnego wspomagania przez siebie skonstruowanego. Tu dzięki nauczycielowi Sorowi, bo to wtedy się mówiło Sorze. Nauczył mnie wiele. Co ja przyszedłem do technikum, to nie miałem problemu z technologii i części maszyn, bo jak wspomniałem, skończyłem budowę maszyn budowlanych, też stałem powiatu, mechanik precyzyjny. Naprawdę, kochane młodzieży, do was mówię, uwierzcie w siebie, ja uwierzyłem, choć w domu było, jak to mówicie, kiepsko, czasami kiepsko, nie finansowo. Mi się w życiu udało. Korzystam z życia, wszystko to garściami, co piękne. Dziękuję, że też tutaj trafiłem na wspaniałych ludzi. Naprawdę dziękuję wam, całemu gronu nauczycielskiemu, bo naprawdę dzięki wam to osiągnąłem. Tu nie ma co czarować i słodzić. Tu na przykład, naprzeciwko pan kierownik warsztatów, pan Wenturę, pamiętam. Wymagający człowiek. Jeszcze tu nauczyciela Wojciecha Koźmińskiego. Jest gdzieś? Jest. Ktoś mi się przypominał na historii. Na historii zawsze pisałem historię, jak pytania były na klasówce. Odpisywałem A1, A2, A3, A4, A5. No i w jednym się pomyliłem w dacie. Rok z dniem pomyliłem, wszystko odpisałem. Dostałem ocenę, jaka dostałem, ale to pamiętam ocenę, jaka dostałem. I co ona mnie po prostu nauczyła, mnie ta ocena. I to ocenę wszędzie wspominam. Zastanów się, co robisz, jak coś robisz. No i a była to ocena, jaka była, już nie będę mówił, ale trafiła do mnie pozytywnie, to mówię. To nie to, że negatywnie, pozytywnie. Pozytywnie. No cóż, dziękuję wam wszystkim. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj na dzisiejszy jubileusz, że mogę z wami być, uczestniczyć. 200 km przyjechałem i myślę, że chyba jeden absolwent jest. Nie, jest jeszcze parę osób. Chciałbym się z nimi porozmawiać. No dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Stąd zaczerpnąłem dużo. Tak jak wcześniej wspomniałem, mogę z artystami. Mam dużo też znajomych artystów, też o tej szkole wspominam. W niektórych teledyskach, jak z Trubadurze byłem, z panią Węgorzewską, Alicją. Do mnie też i artyści do domu przyjeżdżają. Mam bardzo duży kontakt. No jest mi dobrze. Dziękuję bardzo. Świadectwo absolwenta to jest miód na nasze serca. Chciałbym tylko tak humorystycznie jeszcze powiedzieć, że Andrzej nie należał do najgrzeczniejszych wychowanków, ale jak widać, proszę państwa, nasz ośrodek dał mu to, o co my walczymy. Nie tylko zawód, ale żeby się usamodzielnił, żeby uwierzyć w siebie. Zapraszam do zabrania głosu panią dyrektor sąsiedniej placówki, panią Justynę Kwiatkowską. Z przyjemnością to uczynię. Dziękuję za zaproszenie na tą przepiękną uroczystość. Ta uroczystość ma dla mnie, jest również ważna, bo nas łączy ta myśl,
która zakiełkowała kiedyś tam po sąsiedzku właśnie na górce myśl doktora Starkiewicza, aby leczyć, uczyć, rehabilitować i usamodzielniać dzieci niepełnosprawne. I ta myśl Starkiewicza stała się podwaliną do naszej wieloletniej współpracy, nie tylko na takiej kanwie służbowej, z panem dyrektorem, z poprzednimi dyrektorami, ale stała się również podwaliną do współpracy, przyjaźni, wymiany doświadczeń. Wspieramy się, przyjaźnimy, pomagamy sobie nawzajem i jestem z was dumna, moi sąsiedzi, z tej waszej pięćdziesiątki. Gratuluję wam tak pięknego jubileuszu. Robicie piękne, wspaniałe rzeczy od tych 50 lat i jestem o tym absolutnie przekonana, że będziecie je robić przez następne 50 lat albo jeszcze dłużej. Wasi absolwenci mogli samodzielnie odlecieć w swoje dorosłe życie. Także jeszcze raz, panie dyrektorze, gratuluję wam wszystkim, panu dyrektorowi, jego poprzednikom, wam koleżanki i koledzy nauczyciele, koleżankom i kolegom emerytom i wszystkim uczniom. I na pamiątkę tego waszego jubileuszu chciałam wam przekazać od nas, od całego mojego grona, obrazek wykonany przez naszych uczniów z przesłaniem, aby zawsze na waszej drodze świeciło słońce, a wasza droga była usłana kwiatami. I tego wam życzę. I do setki. I do setki. Dziękuję pani dyrektor. Rzeczywiście bardzo mocno współpracujemy, zresztą nie tylko ze względu na sąsiedztwo, ale też na specyfikę szkoły. Zapraszam do zabrania głosu teraz byłych dyrektorów. Bardzo bym prosił pana Rasałę, byłego dyrektora, dyrektora, który mnie przyjmował do pracy, o kilka słów retrospekcji. Zapraszam. Nie sądzicie państwo, że dokonałem dobrego wyboru, przyjmując do pracy, prawdę mówiąc, nie za bardzo pamiętam. Ale pamiętam wrzucenie tego niepodzmienionego sztandaru, na którego wręczeniu byłem. Pamiętam wiele wydarzeń przykrych i wydarzeń radosnych. Idea powstania ośrodka, tak jak wspomniała pani dyrektor, zrodziła się na sąsiedniej górce. A miała za zadanie w okresie gorszej pandemii niż koronawirus, bo pandemii Heine Medlina, zostawiającej ślady na całe życie, nie tylko przynoszącą śmierć. I dla nich ten ośrodek powstał. Uściśle wspomnienie pana dyrektora, że był to jedyny ośrodek w Polsce tego typu w resorcie oświaty. Drugi później powstał w Policach. Przez lata przekształcił się. Idea była jedna. Przywrócić do życia młodzież skrzywdzoną przez fajne medyny. To, co powiedział pan dyrektor. Wiara we własne siły, wiadomości i praca, co było podstawą polskiej szkoły rehabilitacji. I to nam się udawało. Był okres, że wypracowaliśmy system zatrudniania naszych absolwentów. Poprzez współpracę z poszczególnymi zakładami pracy, niezwykle trudną współpracę, bo młodzież pochodziła z całej Polski. I w latach 80. udało nam się, że 80% naszych absolwentów otrzymywało pracę. To był wielki sukces dla nas i dla tej młodzieży, która się uzamodzieliła, wróciła do społeczeństwa. No cóż, gratuluję osiągnięć, gratuluję tego zmienionego budynku, którego
nie jestem w stanie poznać, bo nasze warunki były po prostu inne. No i cóż, następnych 50 lat. Ale zmarł ze zdrowiem. Przezwyciężył wszystkie choroby, jakie są. Gratuluję Panu. Jak otwieram małą gazetę tutaj w tym pośrodku, patrzę, a tam na pierwszej stronie napisane: przyjechał z wózka z rakietką kupioną w kiosku w Ruchu i rozprawił się ze wszystkimi zawodnikami. Panie Rysiu, to było w Olsztynie, prawda? Bo pan tam był. Tak, to było chyba w Olsztynie. A więc te sukcesy są i wyrażam. Tak jak pan dyrektor Rosa powiedział, no, należy pamiętać wszystkie chwile, ale najlepiej pamiętać te najlepsze. Zapraszam do zabrania głosu dyrektorów, którzy po panu na salę. Zapraszam. Może pan dyrektor Kwiecień. Pamiętam, jak młody chłopiec, no mężczyzna, wszedłem do pracy, przekroczyłem próg. Spotkałem się z bardzo przychylnym przyjęciem. W tym okresie, w latach 70. było to, zresztą do dnia dzisiejszego, było to najwspanialsze grono pedałów, z jakimi można się było spotkać. Była wspaniała młodzież, mająca no, duże osiągnięcia, jak już wspomnieli tutaj poprzednicy, między innymi na arenie sportowej, olimpijskiej. Tutaj takim wiodącym trenerem był kolega Pałka, który trenował reprezentację w piłce na wózkach. Był to naprawdę piękny okres naszego życia. No nie jestem przygotowany do przemówienia, dyrekcja nie uprzedziła, ale chciałbym bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować i zawsze z wzruszeniem przekraczam grupę Środka i bardzo mile wspominam lata spędzone w gronie kolegów i koleżanek. Poprzednikiem był dyrektor Rasała, któremu bardzo serdecznie dziękuję za prowadzenie grono pedagogiczne i pałeczkę przekazałem koleżance Groowskiej, aktualnie kolega Wójcik, i życzę wam następnych 50 lat, aby ośrodek się rozwijał i można było cieszyć się z sukcesów młodzieży i pedagogów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu dyrektor Kwiecień wspomniał o osiągnięciach sportowych, ale oprócz osiągnięć sportowych też były osiągnięcia naukowe. Jeden z naszych uczniów, bodajże trzecie miejsce, żeby nie skłamał, zajął w olimpiadzie matematycznej. Także to też były efekty. Tutaj też taką dygresję chciałbym powiedzieć, że parę lat temu, kiedy na Politechnice Świętokrzyskiej prezentowałem nasz ośrodek, jak kształcimy zawodowo, i kiedy powiedziałem, że nasi uczniowie programują i używają drukarki 3D, to jeden z wicerektorów, który był na tym spotkaniu, zapytał się, z jakiej uczelni jesteśmy. Bo naprawdę był zdziwiony, że takie osiągnięcia też naukowe mamy. Bardzo bym prosił panią Grochowską teraz o zabranie głosu. Jestem następcą.
Witam Państwa bardzo ciepło, serdecznie, ponieważ pracę zakończyłam 4 lata temu, to nie jest tak długo, to może długo, zależy to od kontekstu wydarzeń i własnej realizacji. Otóż ja chciałam wspomnieć w nawiązaniu do tego wszystkiego, co tu zostało powiedziane, do wydarzenia, które miało miejsce, no myślę, to się nie pamiętam już wiele lat temu, ale nie tak wiele, pierwszego zjazdu absolwentów. Proszę Państwa, to był dla mnie najbardziej satysfakcjonujący dzień mojej pracy zawodowej, a nawet w dużej części w życiu osobistym. Otóż tam ja podczas tego zjazdu otrzymałam informacje zwrotne, piękne, wzruszające. Przyjechało mnóstwo absolwentów, dokupowaliśmy jedzenie, wszystko było naprawdę w sposób bardzo naturalny, ale skutecznie zorganizowany. I proszę Państwa, wypowiedzi, zresztą jest księga wypowiedzi absolwentów, były wspaniałe, bardzo dla nas satysfakcjonujące. Otóż przyjechali ci najstarsi absolwenci, których ja nawet nie znam, chociaż pracowałam w ich placówce bardzo długo, tuż po ukończeniu studiów, i oni stwierdzili do mnie, mówili tak, takie informacje z było tego znam. Proszę Panią, ale my siedzieliśmy w domach, nas nikt nie chciał przyjąć do szkoły, bo się bali. Proszę Państwa, to jest bardzo szeroka obudowa i zaczątek może tej pedagogiki specjalnej w realizacji, w praktyce. Otóż zaczęto ujmować człowieka w sposób holistyczny, jako istotę biopsychospołeczną. To nie jest tylko niepełnosprawność, to przecież utrudnienie w realizacji naszych celów. Każdy je ma, do tego celu, marzenia. Utrudnienie, więc trzeba pomóc. To psychika wpływa nie tylko na chorobę, ale i odwrotnie, na niepełnosprawność. To jest psychika człowieka jest nieskończona, w związku z tym nie ma sensu w tym momencie i w tym miejscu rozwijać tego tematu. Ale przecież wszyscy pełnimy role społeczne i dlatego też ujęcie biopsychospołeczne. A zatem można się uczyć, można i powinno. Powinni wkraczać w życie, pełnić właśnie te role społeczne i tym samym rozwijać się. No, rozwój osobisty i zawodowy mam tu na myśli. W związku z tym powstały szkoły, chociaż zapewne nieuregulowane było przez państwo i przez prawo oświatowe sprawa o kształcenia osób niepełnosprawnych. I ja mogę tu zakończyć, bo nie będę Państwa pouczać, tylko to są moje takie refleksje, wspomnienia rozwojowe, pośród tych, takie wnioski z tych 40 lat, że proszę Państwa, jak my zostawiliśmy, ja to powiem, kawał dobrej pracy i życia, ale nie tylko. My przyczyniliśmy się w istotny, podkreślam, istotny sposób do rozwoju pedagogiki specjalnej, bo przecież to nie tylko podstawy naukowe, to praktyka, proszę Państwa. Uczyliśmy się też na błędach, próbowaliśmy, współpracowaliśmy razem, wymienialiśmy się, prawda, doświadczeniami i wyciągaliśmy wnioski do realizacji, żeby poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych, czy też, przepraszam, z niepełnosprawnościami. Ze swojej strony bardzo wzruszyłam się nieco, ale jest to naturalne też. Życzę Państwu, życzę młodzieży, przed Wami jest życie, które trzeba przeżyć. My niejednokrotnie wydawałoby się sprawni, prawda, ludzie, może mniej czujemy się szczęśliwi, usatysfakcjonowani niż Wy. To tak.
nie działa. Trzeba bardzo szeroko pojmować siebie, natomiast wszyscy tu, czy emeryci, dorośli, zatrudnieni, ale nie tylko nauczyciele, bo również i obsługa, administracja, wszyscy wychowni, a szczególnie oczywiście grono pedagogiczne, ponieważ jest to świadome, wychowanie jest świadomym działaniem ukierunkowanym na rozwój człowieka i poprawę jakości jego bytu. Życzę Państwu, młodzieży przede wszystkim, dobrego wejścia w życie, rozwój życie, świadomości własnego rozwoju. No, a Państwu rozwoju placówki i też własnego, ale też życzę wszystkim takiego szczęścia osobistego, satysfakcji z tego, co robimy, uśmiechu i spokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te miłe życzenia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pani, tak dużo zostało powiedziane w pięknych, doniosłych osiągnięciach. Ale nie powiedziane zostało jedno, że wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce. Gratuluję tych pięknych, wielkich serc. Całym gronem. Właśnie 20 września 1971 roku.
działa szkolne koło turystyczno-krajoznawcze. Organizowane są wpływy kajakowe. Wielu uczniów uczestniczy w kursie samochodowo-motocyklowym. Zaczynają działać nowe koła zainteresowań, takie jak mechaniczno-elektryczne i elektroniczne. Koniec lat 80., początek 90., zmiany w kadrze kierowniczej. W 1988 roku na emeryturę przychodzi dyrektor szkoły pan Edward Krawiec, a jego obowiązkiem przyjmuje pan Jerzy Paradowski. W 1991 roku dyrektorem ośrodka zostaje pan Tadeusz Kwiecień. Kadrówka wciąż się rozwija. Powstaje samodzielne liceum zawodowe o kierunku elektromechanik urządzeń przemysłowych i montaż urządzeń elektronicznych. W 1993 roku odbywa się pierwsza matura. Świadectwa dojrzałości zyskuje 9 uczniów. Widoczna jest aktywność artystyczna młodzieży. Powstaje kabaret Proteza i zespół muzyczny Wygasi. W roku szkolnym 1996-97 w grupach wychowawczych zaczyna działać kawiarenka. Odbywają się wieczory poetyckie. Ośrodek otrzymuje srebrną odznakę honorową za działalność koła filatelistycznego. Zespół muzyczny Wygasi uczestniczy w ogólnopolskim przeglądzie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Górka i jej przyjaciele. W przeglądzie Start Przyszłość. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe na mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, lekkiej atletyce i pływaniu. Na ogólnopolskich spartakiadach osób niepełnosprawnych w lekkoatletyce i siatkówce na siedzeniu. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych to znaczny element misji edukacyjnej ośrodka. Podniesienie jakości życia oraz osiągnięcie przez naszych uczniów i wychowanków wysokiego poziomu ich funkcjonowania i integracji społecznej to zadanie priorytetowe. W roku 2005 rozpoczyna działalność Klub 4H realizujący programy prozdrowotny, ekologiczny, regionalny, przedsiębiorczości i wiedzy o Unii Europejskiej. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i programach zdobywania nagrody i wyróżnienia. Od 2008 roku przez 11 lat odbywają się ogólnopolskie turnieje piosenki poetyckiej, na które są zapraszani znani twórcy. W 2009 roku zostaje zainicjowany przez koło teatralne Kameleon cykl imprez poetycko-muzycznych. Aktywnie działa w redakcjach kwartalnika z Górki. 1 września 2007 roku dyrektorem ośrodka zostaje pani Grażyna Grochowska. Wicedyrektorem do spraw edukacji pozostaje pan Jerzy Paradowski. Wicedyrektorem do spraw opieki i wychowania pan Marian Kwiatek. W roku szkolnym 2010-2011 wicedyrektorem do spraw edukacji zostaje pani Izabela Antuszkiewicz. Wtedy też ośrodek poszerza swoją ofertę edukacyjną, tym razem o szkołę policjalną. Młodzież ma możliwość zdobyć zawód technika administracji. Już w 2013 roku pierwsi absolwenci szkoły policjalnej z powodzeniem zdają egzamin zawodowy, otrzymują dyplom i podejmują pracę. Od 2015 roku wicedyrektorem spraw opieki i wychowania jest pan Wiesław Lipiec. Od 1 września 2017 roku dyrektorem ośrodka zostaje pan Waldemar Wójcik. Obecnie funkcję wicedyrektora do spraw edukacji pełni pani Teresa Wójcik. W ciągu tych 50 lat dostrzegamy dużo zmian. Widzimy różnice w wyglądzie budynku, wyposażenia pracowni, terenu wokół ośrodka, ale jedno się nie zmienia. Zaangażowanie, oddanie się pracy na rzecz młodzieży niepełnosprawnej. Dziś działania uczniów i ich sukcesy są najlepszą wizytówką naszego ośrodka. Możemy dostrzec zaangażowanie młodzieży SSW w wielu akcjach i przedsięwzięciach, takich jak wolontariat, drużyna harcerska, szkolne koło ekologiczne, aktywna praca w samorządzie, sekcje zainteresowań, pomoc zdrowia, sportu, kultury. Nasz ośrodek nie istniał bez młodzieży, która sprawia, że codzienna praca ma sens. Dzień Edukacji Narodowej jest wspaniałą okazją do
Proszę Państwa, Pan Starosta już swoją nagrodę wręczył. Ja chciałbym tylko króciutko powiedzieć, że Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich ludzi związanych z oświatą. Nauczycieli, pracowników szkoły, ale uczniów i ich rodziców. Słowem nasz, nas wszystkich. W tym dniu tradycyjnie dziękujemy nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę. Uczniowie zapewne już podziękowali Wam, nauczycielom i wychowawcom, za trud, jaki towarzyszy w kształceniu i wychowaniu. Pozwólcie, moi drodzy, że ja tu również złożę życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość, cierpliwość w stosunku do uczniów, za życzliwość, serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie. Za to także, że jesteście twórczy, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Przywilejem dyrektora jest wręczenie nagród pieniężnych, nagród dyrektora. I w tym roku mam zaszczyt nagrodzić, pozwólcie Państwo, że w porządku alfabetycznym wymienię, panią Agnieszkę Kolanowską.
uczniom i wykonanie kursu naszej szkoły. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na Akademii z okazji jubileuszu ośrodka oraz Dnia Edukacji Narodowej. Dzień taki na roku świętujemy, organizując zamiast normalnych zajęć dydaktycznych spotkania w niezobowiązującej formie. My, uczniowie, postanowiliśmy zerwać z tym fatalnym zwyczajem, przez który tracimy jeden, jakże cenny dzień z naszej edukacji. Wiemy, jak ważne jest dzisiaj wykształcenie. Dzień bez lekcji to dzień bezpowrotnie stracony. Zaproponowany program rozrywkowy uznaliśmy za niedopuszczalny i robiący mętną wodę z naszych młodych mózgów. Dlatego postanowiliśmy świętować przez pracę i naukę. Za chwilę będziecie uczestnikami lekcji historii i kultury. Bardzo prosimy o uwagę. Cisza, powiedziałem. Cisza, sprawdzam obecność. Mickiewicz. Mickiewicz. Obecny. Kapuś. Bagaż do mnie. Kochany Tadasiu, tam sięga i gdzie wzrok nie sięga. Oj, reszta górna, wstydź się. Zresztą, co ty widzisz, ty madame? Nic tylko ten Mickiewicz i Mickiewicz. Bo on jest przekonany taki romantyczny. Tak, wiem. Nie umiesz się zachować? To idź. Reszta górna, zapytam raz. Ci starsi, ci średni i zupełnie mali. Nagle gwar ucichł, lecz napięcie trwało. Wszystkim się zdawało, że to hałas trwa, a to echo grało. Niebawem dzwonek rozrywki tej koniec obwieścił i wszystkich bohaterów w szeregi pomieścił. Uciszono się z worna i oczy zwrócono na postać Petra, srogo umęczoną. Stał on bowiem na schodach, niby skamieniały, mocno przemęczony i nerwowy cały. Starając się opanować na półdziczawę. Wszyscy więc uczniowie z wrażenia pobrali i spokojnie idąc, tak i taniec wiedli. Thank you.
Po tej podróży w czasie powróćmy do naszego dzisiejszego święta. Z okazji jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej życzymy dyrekcji, nauczycielom, wszystkim byłym i obecnym pracownikom ośrodka satysfakcji z pracy i poczucia, że wspólnie spędzony czas jest dobrze wykorzystany. Oby nasze spotkania w szkolnych murach upływały w miłej atmosferze i pomagały nam stawać się lepszymi ludźmi. Uczniom życzymy, by pobyt w szkole nie był dla nich uciążliwym obowiązkiem, ale fascynującą przygodą. Otwierajcie się na świat i uwierzcie, że to, czego tutaj się dowiecie, poprowadzi was przez życie i pomoże wybierać właściwe drogi. Całej szkolnej społeczności i przybyłym gościom dedykujemy piosenkę Raz tylko w życiu.
Wesołem, Tadeusza Kwietnia i Grażynę Bychowską o symboliczne pokrojenie jubileuszowego tortu, a gości zapraszamy na stołówkę na Państwem. Do zobaczenia na kolejnym. Thank you.